Także widzicie Państwo, że zawsze lepiej, jak ludzie pójdą do kościoła najpierw, niż by się mieli kłócić o strawę, bo to mówi się, że żebrzą chleba, prawda? To jest taki chleb przysłowiowy, ale kłócą się o zupę, zwykłą zupinę. A ten chleb przysłowiowy to taki, wiecie Państwo, nie warto być osobą przesądną, to jest przesąd. Mówimy jeszcze raz, że hipochondria, nerwowość, wrogość, to świadczy o tym, że człowiek nie ma mądrości, nie ma intelektu w sobie, bo jeżeli już te takie instynkty zwierzęce się w nim odzywają, jak to nasza kamera Google też zauważyła, wysłyszała, że tam na tej lubelskiej też ludzie przychodzą coraz bardziej eleganccy, coraz więcej, no, którzy są głodni, bo przychodzą i chcą sobie zjeść. No, ale że ten nadstawia wiaderko, bo to żeby jeszcze do domu wziąć, ten jeszcze wiaderko mniejsze podstawia, ale głośniej krzyczy ten, który podstawia mniejsze wiaderko, żeby na wynos do domu zupkę wziąć, to sobie podjesz. Jeszcze wiecie Państwo, jak to ten system komunistyczny był tam w Moskwie, ciągle o te garki stukają łyżkami i w garnki głodni, tutaj też ten głód, bo ten komunizm jeszcze, proszę Państwa, jakby nie przeszedł długo jeszcze, będzie Polska chciała naśladować cokolwiek lepszego i nic nie wyjdzie z tego, proszę Państwa. Wciąż jest ten głód i wciąż o strawę, o to będą się kłócić, o to będą... I to wiecie Państwo, gdyby tak poszli do kościoła na mszę, ksiądz by wyłożył kawę na ławę, jak chłopu na miedzy, to by po prostu jakoś człowiek opamiętał się. Ale oni się nie chcą opamiętać, oni się nie mogą opamiętać, oni nie mogą zrozumieć, proszę Państwa, że jest Słowo Boże, że ludzie są własnością Jahwe. I ten Bóg decyduje, jak to ma być. Dlaczego? To, że człowiek ma być grzeczny, to są takie typowe, podstawowe rzeczy. Ale jakie wymagania ma Bóg względem ciebie odnośnie planów Bożych i zamierzeń Bożych, to tego jest bardzo dużo. Bo tu, jak się popatrzeć na to, co dookoła Stadionu Narodowego wcześniej dziesięciolecia tutaj na Pradze Południe w Warszawie przy Zielenieckiej dzieje, to proszę Państwa, no typowy dzień, już Wochenende mamy, dzisiaj środa, już wrzask, te święta, supermarkety jak pozamykają, proszę Państwa, ludzie nic nie będą robić. Co to będzie? Tylko same te święta. No, że jakieś zaszłości są, mówią o zaszłościach. Ale widzicie Państwo, diabeł jeszcze i tak robi, że daje do zrozumienia wszystkim, że często, może częściej, lepiej jest być człowiekiem ateistą, w nic nie wierzyć, niż wierzyć i być dewotą i się bić, kłócić o strawę. O to chodzi. Po czym zwrócił się do przełożonego nad atrium. Pójdź. Wpisany na listę UNESCO. Wielki program, który uruchomiłam. Rewitalizacji Starego Miasta zakończony z powodzeniem w tym roku, ale to również bardzo wiele wydarzeń, które mają miejsce właśnie w Śródmieściu. Renata Kaznowska jest to czwartym wiceprezydentem Warszawy. W zeszłym tygodniu do dymisji podał się Jarosław Jóźwiak w związku z aferą reprywatyzacyjną. Odwołany z funkcji wiceprezydenta został także Jacek Wojciechowicz, który zajmował się inwestycjami, z których nie była zadowolona Hanna Gronkiewicz-Walc. Projekt ustawy zakazującej aborcji, ale bez karania kobiet trafił do marszałka Sejmu. Projekt stworzony przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia, zrzeszającą blisko 90 organizacji pro-life, zakłada pełną ochronę życia poczętego i zakazuje aborcji bez wyjątków, ale nie ma w nim mowy o karaniu kobiet. Obecnie prawo także wyłącza kobietę spod sankcji karnej za nielegalne przerywanie ciąży i nic tu nie zmieniliśmy, mówi Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Podtrzymujemy tutaj ten zapis o wyłączeniu spod kary kobiety, która poddała się aborcji, jako, mówiąc krótko, drugiej ofiary aborcji. Taka jest też interpretacja. I co chciałem też tu podkreślić jeszcze, ten nasz projekt jest też zgodny ze stanowiskiem polskich biskupów, którzy w komunikacie z 6 kwietnia po posiedzeniu plenarnym wyraźnie napisali, że są przeciwko wprowadzaniu zapisu o karalności kobiet. One są też ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje. Posłowie mają zająć się projektem w przyszłym tygodniu. We wrześniu Sejm ma także pracować nad drugim projektem ustawy zakazującej aborcji przygotowanym przez Komitet Stop Aborcji. Ten projekt z kolei zakłada karanie kobiet i nie ma poparcia Prezydium Episkopatu Polski. Politycy PiS nieoficjalnie mówią, że nie ma szans, aby przeszło bardziej radykalne rozwiązanie.
rozszerzenie projektu Azja i większa obecność polskiej kultury w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to jedne z planów nowego szefa Instytutu Adama Mickiewicza. Krzysztof Oleński podkreślał w radiowej dwójce, że projekt dalekowschodni chciałby rozszerzyć m.in. o Wietnam i Filipiny. Nowy dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza zapowiedział, że będzie starał się także dotrzeć z polską kulturą do Rosjan i będą to bardzo różne projekty. Wśród najbliższych wydarzeń w tym kraju wymienił jutrzejszą premierę opery Pasażerka Mieczysława Weinberga na podstawie powieści Zofii Posmysz w Jekaterynburgu. Celem powołanego w 2000 roku Instytutu Adama Mickiewicza jest popularyzowanie polskiej kultury na świecie oraz współpraca kulturalna z innymi krajami. Prognoza pogody. Dziś na ogół pogodnie i słonecznie. Temperatura od 19 stopni na północy do 25 w centrum i do 29 na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 14.35. Jest środa, 14 dzień września. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. 1000 zł ma wynosić od przyszłego roku minimalna emerytura. Minimalna pensja ma być na poziomie 2000 zł. Na ten temat rozmawiali goście dzisiejszego Pulsu Gospodarki. Marcin Mrowiec z PKO SA, Wojciech Warski z Business Center Club, Marcin Izdebski z Fundacji Republikańskiej i Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Gospodarzem audycji był Błażej Prośniewski. Nasze dzisiejsze spotkanie zapewne zdominują dwie liczby, 1000 zł i 2000. Ta pierwsza to wysokość przyszłej emerytury minimalnej, a ta druga to minimalna pensja od 1 stycznia 2017 roku. No i sobie tak myślę, że zgodnie pewnie z logiką pracownika niestety, najpierw porozmawiamy o naszych obecnych dochodach, a później pomartwimy się o emerytury. W tej części naszej audycji z nami będzie także, jeśli nie ciałem, to na pewno głosem, Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie rzeczniku. Kłaniam się, witam serdecznie. I może od Gdańska zacznijmy. Państwo zapewne cieszycie się z tej podwyżki i to nie tylko dlatego, że pracownicy będą zarabiać więcej, no ale też dlatego, że to jest nawet więcej niż Państwo proponowaliście jako związki zawodowe. Tak, tylko że ciągle rozmawiamy w takim kontekście rządzący dali, rządzący nie dali. Politycy dali więcej, politycy dali mniej. Oczywiście, że się cieszymy, oczywiście, że to przybiło naszą propozycję, nasze wyliczenia i taka podwyżka nas satysfakcjonuje. Natomiast przypominam, w 2012 roku złożyliśmy projekt ustawy, która zakładała drogę dojścia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia płacy minimalnej. Uzależnione to byłoby od wzrostu gospodarczego i w momencie dojścia do tego 50% przeciętnego wynagrodzenia ta płaca minimalna byłaby powiązana. Co to daje? To daje pewien mechanizm niezależny od woli politycznej, od zmieniającej się sceny politycznej, od graza polityków, od takiego właśnie dziś dał, jutro nie dał. A dla pracodawców pensja minimalna na poziomie 2000 zł to problem, Wojciech Warski? Zależy gdzie. W Warszawie żaden. W tak zwanej Polsce B, czy w każdym razie no poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo jest ich przecież w Polsce więcej, oczywiście tak. Dlatego, że tam funkcjonują tak zwane biznesy proste. Tam też są koszty niższe, dużo niższe koszty życia, ale tam funkcjonuje biznes raczej taki, powiedziałbym, troszeczkę ad hoc, bardzo dużo pracy typu manualnych, niska innowacyjność tych zajęć. Oczywiście są szlachetne wyjątki, ale mówię o pewnej średniej. I tam takie pański gestu rządu, przepraszam, w postaci tych 2000 powoduje, że pracodawca, który, no to nie są firmy bogate, to są firmy na ogół takie, które ledwo wiążą koniec z końcem, które no, zarabiają na to, żeby właśnie ta wypłata była na koniec miesiąca przede wszystkim. Dla nich to no jest tak, bardzo jest prosta kwestia, co zrobić no, z tym pracownikiem, tak no albo jest, jeszcze się wyrobię i oczywiście jeszcze będę jakoś zipał, albo nie wezmę zlecenia, albo, i tu jest uwaga, najczęstsza sytuacja, po prostu zacznę płacić część płacy, całą płacę, przenosząc pracownika do szarej strefy, przenosząc pracownika na 3/4 etatu i resztę wypłacając mu do ręki, czyli tak zwane kombinacje. Poza tym w tych wszystkich pańskich gestach rządu przebija jeden element, znaczy zapomina się zupełnie o jednym bardzo ważnym elemencie, że rząd tutaj jest w sumie też i trochę egoistyczny, bo uzyskuje dwa efekty.
efekt propagandowy. Dał 1000, dał 2000. Jak to pięknie brzmi, jak on się troszczy o tego lud pracujący miast i wsi, o biednych, ubogich i starców. Ale on z tego ma składki ZUS-owskie. W związku z tym z jednej strony daje, z drugiej strony odbiera, dlatego że wie, że część tych pieniędzy jest na koszt i pracownika, tutaj mówię o tych składkach ZUS-owskich i rentowych, i z drugiej strony jest również na koszty oczywiście pracodawcy. I o to chodziło. Marcin Mrowiec? Tutaj był wspomniany ten mechanizm, który miałby regulować poziom płacy minimalnej. Wydaje mi się, że jakby ujęcie od strony mechanizmu, jeżeli byśmy je dobrze zaprojektowali, miałoby pewien sens. Natomiast ja bym do tego dołożył właśnie ten element regionalnego zróżnicowania, to znaczy, żeby to było uwarunkowane od względem obowiązującej na wolnym rynku pensji na danym obszarze. Dlatego, że jeżeli tego nie robimy, jeżeli w skali całego kraju mamy jedną sztywną stawkę, to jak już przedmówca wspomniał, po prostu są rejony, gdzie płaca rynkowa jest niższa i przedsiębiorca nie może płacić więcej, bo po prostu mu się to nie opłaca i on tego pracownika albo przesuwa do szarej strefy, albo go po prostu zwalnia. I to jest ten efekt ekonomiczny, o którym się mówi przy okazji płac minimalnych. Ten efekt działa. Przy czym należy też stwierdzić, że w obecnej naszej sytuacji jakby szkodliwość tego typu podejścia jest ograniczona z tego względu, że mamy do czynienia z mocnym rynkiem pracy. Jest duży popyt na pracę, który między innymi wynika też z powodów, a z kolei podaż jest niska, między innymi z powodów demograficznych. Także pensje tak czy inaczej rosną, one szczególnie silnie rosną wśród tych najmniej zarabiających, więc to, że rząd wprowadza te stawki minimalne, no w dużych miastach szkodliwość będzie zerowa, w mniejszych miejscowościach powiedzmy ona będzie ograniczona, dlatego że i tak rynek idzie w tą stronę. Dzisiejszą rozmowę znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Przypomnijmy, 1000 zł ma wynosić od przyszłego roku minimalna emerytura, z kolei minimalna pensja to 2000 zł. Gość Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. W naszym studiu profesor Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. A skoro prawo europejskie, to zapewne porozmawiamy o sprawach europejskich, a konkretnie rzecz biorąc o kontaktach Warszawa-Bruksela. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę przede wszystkim za przedłużający się kryzys konstytucyjny. To już druga rezolucja, którą przyjął Europarlament. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Zaskoczenia nie ma. Nie ma zaskoczenia. Pan redaktor łaskaw był powiedzieć, nie ma mocy wiążącej, presja. No, jest to rzecz zupełnie bywała, czyli często spotykana, że Parlament Europejski pochodzący z wyborów, składający się z wielu posłów i posłanek o różnych poglądach politycznych, światopoglądowych, podejmuje debatę i krytykuje. No tego jest. To jest właśnie demokracja. No ale słyszymy niezbyt często, żeby parlament spotykał się i dyskutował nad stanem demokracji albo kondycją mediów w Niemczech, we Włoszech, w Holandii. No właśnie. W Polsce ostatnio częściej. A jaki z tego wniosek? To teraz ja bym Wnioski mogą być różne. Otóż to. No oczywiście nie rolą moją teraz pytać pana redaktora, ale daję takie pytanie też dla słuchaczy. No jaki wniosek z tego? Oczywiście wnioski mogą być różne. Możemy starać się to interpretować nieco na siłę, niewiążący, presja, nie rozumieją. No, możemy też odwrócić. No, coś się dzieje takiego, że Parlament, Komisja, Rada Europy się interesują. Czy prawidłowo? No, możemy o tym rozmawiać. Parlament, wydając rezolucję, daje sygnał, że ma pewne wątpliwości. Że chce wskazać, czy znaczy już wskazuje tą rezolucją, na pewne obszary, które jego zdaniem rodzą niebezpieczeństwo, zachwianie, bo to nie jest kwestia, że jakby wyrugowania, ale zachwianie pewnych mechanizmów demokratycznych. Możemy w takim razie ten tok myślenia odwrócić i zapytać, dlaczego w takim razie europosłowie nie martwili się sytuacją we Włoszech, sytuacją wokół włoskiego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie również ten skład nie mógł się wykrystalizować przez wiele, wiele, wiele miesięcy. Pamięta pan debatę w Parlamencie Europejskim? To jest tak, że Parlament Europejski, no nie jestem jego rzecznikiem i nie będę usprawiedliwiać zaniechań sprzed lat. Żadna instytucja nie może się poszczycić chyba, która mi przychodzi do głowy, taką swoją historią, która byłaby nieskazitelna. Są lepsze i gorsze momenty. Czy akurat to jest gorszy moment Parlamentu Europejskiego, czy lepszy, też nie przesądzam. Natomiast Parlament Europejski nie działa w próżni.
I tu trzeba zwrócić uwagę, że raczej to parlament jest, potrzebuje impulsu. Albo sprawnej opozycji, albo którejś z frakcji politycznej, która zmotywuje i zachęci do takiej debaty, albo sytuacji z zewnątrz, na przykład postępowanie Komisji Europejskiej w tym wypadku jest takim impulsem. Ja bym to widział w ten sposób, że to Komisja Europejska podnosi temat Polski, a parlament uznaje, że warto tym się zainteresować, zwłaszcza, że właśnie są jakby dwie inne instytucje, które na ten temat głośno mówią. A czy takim impulsem może być również fakt, że wybory wygrywa prawicowa formacja, konserwatywna formacja? Bo taki pogląd również często się pojawia, że oto centrolewicowy w większości Parlament Europejski niechętnie spogląda na rządy prawicowe, konserwatywne. Nie widzę takiej zależności, dlatego że po pierwsze parlament jednak nie jest w większości centrolewicowy, tylko raczej środkowy. Tam jest bardzo silna frakcja, zawsze największa to jest taka, którą można by nazwać centrohadecką, czyli chrześcijańska demokracja. Druga to są socjaldemokraci, pod różnymi nazwami. Jeszcze są tam mocno silnie obecni eurosceptycy, zieloni, skrajni, może nie skrajni, ale lewicowcy, prawicowcy. No tak to właśnie parlament powinien wyglądać. Natomiast w Europie w ogóle Europa skręca w prawo, więc tych wyborów, państw, gdzie wybory wygrywają lub zanosi się, że wygrają partie o poglądach z prawej strony politycznej, sceny politycznej, jest więcej. Więc akurat ten argument ja bym odrzucił, to grubymi nićmi to jest szyte, żeby tak to powiązać, że parlament jest niechętny Polsce. I jeszcze może tylko to dodam. Tego nie powiedziałem. A, okej. Tego nie powiedziałem. No dobrze, nie lekarze w takim razie rozpędziłem się. Ale nie tyle niechętny Polsce, co krytycznie patrzący na prawicowe rządy w Europie w ogóle, nie tylko w Polsce. Na przykład na Węgrzech, być może w przyszłości także we Francji, może w Niemczech. Zobaczymy. A czy w Niemczech mamy prawicowe rządy? Czy jeszcze nie. No, a mamy chrześcijańską demokrację na czele rządu od lat. To prawda. A zatem? Ale Niemcy odgrywają nieco istotniejszą rolę jeszcze w polityce europejskiej niż Polska. Tak można odnieść wrażenie. Nie, wydaje mi się, że długo będą odgrywać ważną rolę. Polska też odgrywa bardzo ważną rolę. Gdyby nie odgrywała, to pewnie nie byłoby aż dwóch rezolucji, ponieważ jest dużym państwem, liczącym się i sprawy, które dzieją się u nas, są widoczne w Europie, bo to jest duże państwo. To jest 38 milionów obywateli, nie chcę używać słów ekonomicznych konsumentów, ale obywateli, których wybory decydują, wpływają też na kondycję Unii jako całości. Dzisiaj europarlamentarzyści, europosłowie przegłosowali drugą już rezolucję. Także wszędzie, Polski. Proszę Państwa, jest Ameryka, tylko tutaj jeszcze nie ma Ameryki, a tak lubią się chwalić, że tu jest wszystko, no co? Że ludzie nie mają co jeść, że są głodni, że są kolejki do stomatologa, że są kolejki, że są korki. O, na Saskiej są korki, smród, głód, mydło i powidło. Wszędzie Ameryka jest, tylko tutaj nie ma tej Ameryki. Proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacji. Wszędzie Ameryki, tutaj się biją, tutaj się kłócą, proszę Państwa. No dlaczego? Dlatego, że jedni rozkradli, ci co tak od rana się chwalą na tej terskiej, prawda, w gazecie, się tak chwalą, proszę Państwa, że och i ach, że Żydzi są najmądrzejsi na świecie. No jakoś tak w wyborach nie wygrali, bo wiecie Państwo, Polska A jest katolicka. Tutaj są te mohery. Niepotrzebny jest żaden dokument, jest wiadomo. Natomiast teraz już mniej. Wiadomo. Gdy nadaje nasze radio, FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Panie redaktorze, kto się tym przejmie? Tak samo z tą sytuacją w Polsce, więc dlatego, aby nie ujmować tej powagi parlamentowi, to życzę mu, żeby już nie podejmował tej rezolucji. Chyba jednak, że Polska poprzez rozwój sytuacji, takie scenariusze, które są być może możliwe, no doprowadzi, że jednak parlament uzna, że za stosowny kolejny raz. Ale na co liczy parlament, podejmując taką czy inną decyzję, przyjmując taką czy inną rezolucję? Skoro nie ma to żadnej mocy wiążącej. No nie ma to mocy wiążącej. Trzeba pamiętać, że
współcześnie Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, Rady Europy, czy innej organizacji międzynarodowej, tej, która czuwa nad prawami człowieka, ochroną tych praw człowieka, funkcjonuje w systemie, gdzie nie tylko twarde regulacje się liczą. I na szczęście. To jest po prostu oddziaływanie wzajemne. My próbujemy przecież jako Polska, jako kraj oddziaływać na wybory w Unii, na arenie międzynarodowej, wzmacniamy Grupę Wyszehradzką. No i ta społeczność międzynarodowa też próbuje oddziaływać na nas, ale za pomocą środków miękkich. I taka rezolucja jest takim miękkim środkiem, to znaczy niewiążąca, ale daje sygnał. No, czy kraj się do tego zastosuje, to już inna sprawa. Więcej, nie chcę powiedzieć asów w ręku, ale argumentów twardych ma Komisja Europejska. Ja przypomnę tylko dla słuchaczy, Unia Europejska to jest tak naprawdę instrument w rękach państw członkowskich, bo Unia ma swoje kompetencje, ale większość rzeczy jednak to są decyzje polityczne podejmowane na forum, zwłaszcza Rady, czyli tam, gdzie jadą nasi ministrowie, na przykład do rolnictwa, do spraw edukacji, podejmują decyzje w Brukseli, to potem się dalej toczy już albo jako prawo wydawane przez parlament, albo właśnie samą Radę. Więc Unia, będąc instrumentem w rękach państw, sama z siebie nie może zachować się tak, żeby wiążąco jakieś państwo ograniczyć, na przykład wyrzucić z szeregu. Natomiast no, jest to system naczyń połączonych. Czyli tutaj państwo jest instrumentem, organem nadrzędnym wobec Unii Europejskiej. Tak to możemy powiedzieć? Decydującym, to znaczy ograniczonym. No to jest taki system, trochę przypomina tą amerykańską formułę check and balance, czyli równoważenia i wpływania. To też zresztą jakby wyraża się w zasadzie równowagi władz i równoważenia władz. Tak samo tutaj wypracowany jest taki model, który powoduje, że państwo nie może być jakby samodzielnie decydować o sprawach, które oddziałują na pozostałych członków, no bo mamy rynek wewnętrzny, wspólny. Nasi obywatele są w innych państwach, my też przyjmujemy obywateli innych państw, więc jest ta wspólnota. Ale z drugiej strony ta wspólnota, jej organy, czyli Parlament Europejski, Komisja, no, też nie mogą jakby zbyt daleko, mówiąc dalej, że mamy jednak do czynienia z państwami suwerennymi, ingerować w sprawy ustrojowe swoich państw członkowskich. Kwestia tego balansu budzi sporo emocji, kwestia tej równowagi. Profesor Legutko, europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że ten spór dotyczy tego, na ile Komisja Europejska może ingerować w działanie suwerennego państwa. Na tyle, na ile państwo pozwoli. Ale zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym profesora Ryszarda Legutki, Komisja i Parlament tą rezolucją, która została dzisiaj przyjęta, występują przeciw wyborcom, którzy ten rząd polski zaaprobowali. Nie, dlaczego? To jest bardzo uogólnienie i to oczywiście taka wypowiedź, to jest wypowiedź polityka, a mniej profesora. I zmierza, co zrozumiałe, bo tak w parlamencie się zasiadający tam posłowie i posłanki zachowują, więc do obrony jakby linii partii, którą akurat ten poseł prezentuje. Natomiast dlaczego uderzenie w wyborców? Tam jest powiedziane, że parlament w tej rezolucji obawia się poszanowania standardu demokracji w pewnym zakresie. Wiadomo, głównym powodem jest sytuacja dramatyczna już wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale też pojawiły się inne wątki. Ja przepraszam, że gdyby nie było sprawy z Trybunału Konstytucyjnego, to nawet nie tylko rzeczywiście, ale jestem przekonany, nie byłoby w ogóle dyskusji o innych wątkach, bo czy tam Puszcza Białowieży, Wicinka, czy ustawa medialna, czy inwigilacja społeczeństwa, na którą pozwala nowa ustawa o policji i tak dalej, i tak dalej. To są wątki, które się przy okazji załapały. Tych wątków ciekawych było trochę więcej, tutaj szczególnie ludzie mieli w proponowaniu różnych wątków dotyczących Polski Zieloni i komuniści, którzy na przykład zarzucali rządowi, że uważa chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury oraz wezwali do liberalizacji prawa aborcyjnego. To były wnioski odrzucone później przez europarlamentarzystów, ale jednak zaproponowane przez Zieloni. A zatem mamy obraz jakby jednak, że parlament nie działa na oślep i jak
nie wiem, tasa, która odcina wszystko, co związane z Polską, na nie, tylko... Chociaż były zakusy, żeby, skoro już krytykujemy, to krytykować do dna. Do dna. No, pewnie, żeby coś znaleziono. Natomiast na szczęście i ja jestem taki zwolennikiem wyborów życiowych, wybrano złoty środek arystotelesowski, coś pomiędzy, czyli skrytykowano nie wszystko, co chciano. W parlamencie te frakcje, o których pan redaktor powiedział, to zdecydowana mniejszość. Mają bardzo jaskrawe poglądy, tak samo jak zdecydowaną mniejszością są skrajnie prawicowe osoby. Też mają sobie bardzo określone poglądy. Więc gdyby zapytać się z kolei jakby drugą stronę sceny politycznej, co by chciała skrytykować, to by skrytykowała pewnie nadmierny liberalizm w Polsce. A więc trzeba odcinać je na te skrajne poglądy, tak jak to zwykle w życiu, i popatrzeć, co mówi ten głos rozsądku, co ten środek mówi. No, mówi, że dalej trzeba spór, co chyba widzimy, słyszymy i już jesteśmy tym też wszyscy znużeni wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dorzućmy jeszcze do wypowiedzi politycznych dla równowagi. Wypowiedź przedstawiciela Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to jest coś więcej niż porażka. Ma na myśli oczywiście przyjęcie rezolucji w sprawie Polski. No tak, no każdy teraz próbuje z tego zrobić coś na użytek własnej partii i poglądów, więc politycy wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości będą marginalizować i podważyć zasadność i w ogóle sens tej rezolucji, a z kolei opozycja będzie biła w to jak bęben i rozmuchiwała. I tu przesada, i tam przesada. Jeśli chodzi o to, co dzieje się ostatnio wokół Polski, czy wizytę przedstawicieli Komisji Weneckiej w Polsce, która zakończyła się wczoraj, i wczorajszą dyskusję i dzisiejsze głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski należy uznać za przypadek? Nie. Nie, nie jest to przypadek. Jak powiedziałem już wcześniej, to jest system naczyń powiązanych. To, mówią, to nie jest to, co się dzieje na forum Parlamentu Europejskiego, to jest inspirowane i jakby wzmocnione procedurą, która jest toczona równorzędnie i jest silniejszą procedurą, bo opisaną prawem, a nie działaniem polityków, jak ta rezolucja Parlamentu Europejskiego. Więc było to zainspirowane i wzmocnione działaniem Komisji Europejskiej oraz no właśnie Rady Europy. Dla przypomnienia, Rada Europy to jest ta organizacja, do której my należymy od początku lat 90. To tam jest ta konwencja o ochronie praw człowieka, podstawowych wolności. To w związku z funkcjonowaniem tej konwencji i jej standardów ochrony praw człowieka Polska tak dużo zapłaciła kar, chociażby za przeciąganie procesów, za wiele elementów, które już dzisiaj nawet nie zauważamy. Znaczy one są dalej obecne, ale już nie w takim natłoku i nie w takiej skali jak kiedyś. A zatem bardzo ważna organizacja. W ramach tej organizacji funkcjonuje między innymi tak zwana Komisja Wenecka. On nawet nie umie powiedzieć funkcjonuje, tylko funkcjonuje. Zjada z głoski. Mi się interesuje, też się rozszerzyło. Nawet to słowo interesuje. Więcej nie powie normalnie. Komisja Wenecka badała, poruszała. Znalazł się w rezolucji. A wyniki prac przedstawicieli Komisji Wenecka dobrze, w połowie października. Ten drugi facet. Prezydentem wszystkich Polaków. Pan prezydent swoimi działaniami podniósł poziom międzynarodowego bezpieczeństwa Polski. Słaba rozbiegówka, to nie ulega wątpliwości, ale ma jeszcze szansę i tę szansę ja osobiście i ludzie jako prezydentowi daję. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Białoruskie wydanie programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej szansą dla Francji oraz terror plastikowych toreb na zakupy. W wymiarze globalnym, krajowym i domowym. To tematy środowego wydania programu Wieczór Radia TOK FM. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 21. Paweł Sulik, zapraszam. Reklama. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regenerum zagęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost, a dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze i gęstsze. Już po 2 tygodniach. Regenerum. Pełna regeneracja. Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wytwórni Scenariuszy w warsztacie scenariopisarstwa. Wśród wykładowców uznani twórcy, praktycy osobowości świata filmu. Ucz się od najlepszych pod najbardziej znanym filmowym adresem. Rekrutacja trwa. Szczegóły na www.wfdif.pl. Doktor nauk
medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio. Bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Czym jest demokracja? Czy może się znudzić? Czym można ją zastąpić? Gdański Tydzień Demokracji. Od 12 do 18 września. W programie wyjątkowe wydarzenia. Spotkania z ekspertami, debaty, ciekawi goście, warsztaty, pokazy filmowe, Europejski Koncert Wolności. Więcej na www.gdańsk.pl. Włącz się w dyskusję. Zapraszam serdecznie. Paweł Adamowicz. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska Misja Medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. Tak, co tam jest w tych obozach dla uchodźców, to lepiej nie mówić. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co tam się dzieje, to lepiej nie gadać. Obozach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 14 września, minęła 15. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Parlament Europejski przyjął krytyczną rezolucję w sprawie Polski. Mowa w niej między innymi o zwiększonej wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Szef Komisji Europejskiej w dorocznym orędziu ostrzega, najbliższy rok będzie krytyczny dla przyszłości Unii. Uber wysyła na ulicę pierwsze samochody bez kierowców. Parlament Europejski przyjął drugą krytyczną wobec Polski rezolucję, w której oceniono, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce. Rezolucję poparło ponad 500 posłów, a 160 było przeciw. W przyjętym dokumencie europosłowie odnoszą się także do innych spraw, które budzą zaniepokojenie części z nich, między innymi do ustawy o mediach, policji i prokuraturze, a także do planu zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. To wywołało dyskusję, czy europosłowie mają pojęcie, gdzie jest Puszcza Białowieska i co wiedzą na temat lasów. Jakub Medek. Jeszcze podczas wtorkowej debaty poprzedzającej przyjęcie rezolucji przeciw umieszczeniu w niej wyrębów w puszczy protestował eurodeputowany PiS Ryszard Legutko. Ludzie, to nie jest sprawa na głosowanie większościowe. Nie udawajcie, że wiecie coś w tej sprawie, bo nic nie wiecie. Legutko, z wykształcenia filozof, przekonywał, że większość eurodeputowanych nie wie nawet, gdzie puszcza leży. Powtarzał też opinię ministra środowiska Jana Szyszko, że wycinki są niezbędne, by walczyć z atakującym świerki kornikiem. Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska jest zdania, że eurodeputowany PiS zdecydowanie nie docenia swoich kolegów z Europarlamentu. Eurodeputowani śledzą stanowiska Komisji Europejskiej, IUCN-u, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, innych instytucji, uniwersytetów i z tego też bez wątpienia czerpią informacje. A te opinie wobec planów ministra są bez wyjątku krytyczne. Komisja Europejska prowadzi nawet od kilku miesięcy postępowanie przeciwko Polsce. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM. Najbliższy rok będzie krytyczny dla przyszłości Unii Europejskiej, bo tam boryka się z wieloma kryzysami i nie jest w najlepszym stanie, tak uważa Jean-Claude Juncker. Przewodniczący Komisji Europejskiej mówił o tym w dorocznym orędziu na forum Europarlamentu w Strasburgu. Dionis Turis. Owe groźne kryzysy to Brexit, presja migracyjna, ale także między innymi rosnący w siłę populizm, który powoduje dezintegrację wspólnoty i rozsadza ją od wewnątrz. Dlatego kraje członkowskie muszą efektywniej działać na rzecz jedności Unii. Najbliższych 12 miesięcy będzie miało decydujące znaczenie. W tym czasie okaże się, czy jesteśmy w stanie ponownie zjednoczyć naszą wspólnotę i zasypać podziały między Wschodem a Zachodem, które ujawniły się niedawno. Okaże się, czy jesteśmy w stanie przekonać resztę świata, że Europa nadal potrafi wspólnie działać w najważniejszych sprawach.
Juncker wierzy, że tak właśnie jest i dlatego chce jeszcze intensywniejszej integracji. Jej wyrazem ma być na przykład wspólna unijna armia, nowa unijna straż graniczna i przybrzeżna, czy utworzenie urzędu unijnego ministra spraw zagranicznych. Ważna jest też większa solidarność w krajach Unii wobec uchodźców, ale przy zmniejszeniu napływu migrantów. W swoim przemówieniu Juncker dwa razy odniósł się do Polski, przypominając o konieczności wspólnego działania na rzecz dobra Unii oraz potępiając ataki na polskich obywateli w Wielkiej Brytanii. Dionis Sturis, TOK FM. Francja wezwała władze w Londynie, by te do końca 2016 roku lub najpóźniej do początku przyszłego rozpoczęły negocjacje w sprawie Brexitu. Te słowa rzecznika francuskiego rządu, jak podkreśla Reuters, padły na dwa dni przed szczytem w Bratysławie, który ma być poświęcony przeszłości Unii. Przy stole, przypomnijmy, nie będzie jednak przedstawiciela Wielkiej Brytanii. Dziś brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis zapowiedział, że jego kraj nie uruchomi artykułu 50 unijnego traktatu otwierającego procedurę wystąpienia z Unii do momentu, gdy jego resort nie będzie do tego w pełni przygotowany. Słuchasz informacji TOK FM. Nie wszystkie rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej popierają decyzję prokuratury o przeprowadzeniu ekshumacji wszystkich, którzy byli na pokładzie rządowego Tupolewa. Małgorzata Rybicka, wdowa po Aramie Rybickim, zapowiedziała, że zrobi wszystko, by do tego nie doszło. Wydaje mi się, że to jest zupełne nieliczenie się z uczuciami rodzin, z tym, że przeszły one długą i bolesną żałobę i stawiają rodziny przed tym przymusem, zmusza się mnie również do przeżywania żałoby na nowo. Małgorzata Rybicka przyznała, że o decyzji w sprawie ekshumacji wie z doniesień medialnych. Z prokuratury nie dostała żadnych informacji. Nie została też zaproszona na dzisiejsze spotkanie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej z podkomisją badającą przyczynę wypadku. 4 lata więzienia dla podpalacza samochodów z Gdańska. Decyzję sądu rejonowego sprzed pół roku podtrzymał dziś sąd okręgowy. Marcin W. 2 lata temu w kilku dzielnicach miasta podpalił 21 aut. Paweł Radzewicz. To było przestępstwo przeciwko mieniu znacznej, bo półmilionowej wartości, argumentował prokurator Michał Koziorowski. Każde z tych spaleń samochodu to nie było pojedyncze przestępstwo, tylko to był ciąg zachowań, które składały się na jedno przestępstwo, tak zwany czyn ciągły. I za taki czyn uznał to sąd okręgowy, zmieniając wyrok pierwszej instancji co do kwalifikacji, pozostawiając jednak ten sam wymiar kary. To kara sprawiedliwa, adekwatna do popełnionego przestępstwa. To jednak są ponad 4 lata pozbawienia wolności. Marcin potłumaczył, że podpalał auta z rozpaczy, ale sąd w uzasadnieniu podał, że nie ma żadnego usprawiedliwienia, by oskarżony swoje frustracje wyładowywał, niszcząc cudzą własność, i niższa kara byłaby akceptacją dla takich zachowań. Wyrok jest prawomocny. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. A na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze Uber, który wysyła na ulicę pierwsze samochody bez kierowców. Eksperymentalne kursy bezzałogowych samochodów ruszyły w amerykańskim Pittsburghu. Auta będą ruszać się po mieście dzięki zestawom laserów, kamer i czujników, które mają pozwalać na bezpieczne pokonywanie wyznaczonej trasy. To jednak wciąż testowe przejazdy i dlatego pasażerowie nie będą całkiem sami w tych rewolucyjnych samochodach. Towarzyszyć im będą bowiem technicy Ubera. Kolejne informacje TOK FM o 15.20. Pogoda. Do końca dnia w całej Polsce słonecznie, przelotny deszcz dziś możliwy jedynie na południu kraju. Na termometrach wysoko, jak na wrzesień, zobaczymy od 19 stopni w Trójmieście, 20 w Zakopanem, 23 w Warszawie, przez 25 w Łodzi, do 28 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu TOK FM. Na audycję EKG zaprasza Peugeot, sponsor programu i producent nowego Peugeot Expert, samochodu dedykowanego dla biznesu. Popołudnie Radia TOK FM. 15.07 popołudnie Radia TOK FM, Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie. Dzień dobry, do 16.40 będziemy tutaj z Państwem na antenie. No i różne rzeczy się będą działy. Będzie polityka, będzie też literatura, będą sztuki wizualne, a nawet kosmici się w pewnym momencie pojawią. A na początek porozmawiamy o głosowaniu w Parlamencie Europejskim i wystąpieniu Jean-Claude'a Junckera. Naszym gościem, telefonicznym gościem, jest Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej w Brukseli. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry.
Kolejna rezolucja w sprawie Polski przyjęta przez Parlament Europejski. W rezolucji czytamy między innymi, że Polska powinna uporządkować zdecydowanie sprawy związane z paraliżem Trybunału Konstytucyjnego. No i cóż, cóż z tego wynika? O, może tak się zapytam na początek. No ta druga rezolucja Parlamentu Europejskiego o Polsce, druga już w tym roku, no świadczy o tym, że pomimo, przyznajmy, jakiegoś znużenia polskim tematem w Europie, no Parlament Europejski to najuporczywiej o państwo prawa się upomina i będzie upominać w sprawie Polski. No to oczywiście jest to element tej polityki próby zawstydzania kraju członkowskiego w kwestiach Trybunału Konstytucyjnego, przestrzegania praworządności. No bo sama rezolucja, czy też uchwała Parlamentu Europejskiego... Przestańmy kłamać. Gadać i zagramy fajną muzykę, a potem Państwa gościem będzie pan Michał Domeracki, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej. Ostatnio była właśnie ta historia słynna pobicia profesorów, z czego jeden był profesorem niemieckim, drugim polskim, w tramwaju. Zdarzają się też inne takie przykre sytuacje, a to w metrze, a to gdziekolwiek bądź, więc porozmawiamy sobie o tym, jak tak praktycznie, jak sobie z tym radzić. Co należy zrobić w takiej sytuacji, kiedy dzieje się coś takiego przykrego w okolicy. Nie zawsze jest to jakieś oczywiste, co należałoby zrobić, a co, gdy się jest dzieckiem na przykład. A potem o 16.10 Państwa gościem będzie pani Małgorzata Szymielewicz z Fundacji Panoptykot. 15 lat od tragedii w Nowym Jorku. Będzie takie spotkanie dzisiaj wieczorem na mieście. Powiemy wszystkie detale i też porozmawiamy o tym właśnie, co się wydarzyło od tamtej pory, jeżeli chodzi oczywiście o walkę z terroryzmem. A o godzinie 16.40, jak zwykle w środę, czytamy Konstytucję i dzisiaj artykuł 70, punkt 5 i kolejny. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Dennicy Kasubskiej modliła się Grażyna. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modliwa się razem z Agata z Tykocina. Pozdrawiam wszystkich. Bóg zapłać, Pani z Panem Bogiem. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Bóg zapłać, w bazyliki mniejszy szamotu modliła się Daniel. Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani w intencjach młodzieży. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalnij młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy naszym gościom, pielgrzymom, którzy też modlili się w naszej radiowej kaplicy, tutaj w studio i tym wszystkim, którym towarzyszyło w modlitwie Radio Maria. Pani Mario, co dobrego? Myśmy przyjechali tutaj jako pielgrzymi. Organizowana jest ta pielgrzymka przez parafię świętego Antoniego na wzgórzu świętego Maksymiliana w Gdyni. Także modlić się, dużo trzeba się modlić, proszę Państwa. I to z tego wynika, że bieda jest w Warszawie, kolejki, wszędzie kolejki. Kłócą się najczęściej o strawę, o zwykłą zupę warszawiacy. Także proszę Państwa, wszędzie Ameryka, ale jeszcze tutaj tej Ameryki w Warszawie nie ma. I tak kuma zachwala kumę, dziad dziada, gad gada, żebrak żebraka, gdy im wszystkim i tak prostym zewsząd nędza. Póki co jeszcze dokuczają te dziady, proszę Państwa, jak to Pawłowicz powiedziała wczoraj. A no właśnie, won, precz, precz, no, z Wenecji, tak, specjalnie instrukcji, tak zwana sobotnia szkółka katechetyczna imienia błogosławionej Maryi od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, a równocześnie jest wśród organizatorów wspólnota adopcji duchowej dziecka poświętego i wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Jezusa, Króla Królów i Pana Panów, co od razu nam się kojarzy. Wszędzie Ameryka, a jeszcze tutaj nie ma tej Ameryki. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być na mszy świętej, w tej przepięknej świątyni. Kultura pojechała do Wrocławia, tu nie ma kultury, jest draństwo, jest chamstwo, wszystko jest za wszelką cenę, czyli na chama. No to może chociaż pójdź ta, się wymódl ta tam na tych mszach swoich, na mszach, cokolwiek, tak, na mszach, na mszach. No jeżeli można, to wielebnemu Tak.